Nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni Iwen. A dzisiaj powiem na temat diety i nowotworów. Czy ma to znaczenie, co my jemy i co wywołuje nowotwory? Jeżeli jesteś ciekawa, zostań ze mną do końca. Jest mnóstwo czynników pronowotworowych. My bardzo lubimy uczepiać się jednego czynnika, na przykład mięso jest pronowotworowe albo masz nowotwór jelita grubego, ponieważ w Twojej diecie był niedobór błonnika. To są oczywiście mity, które są powielane. Nie wiem, czy one są skonstruowane po to, żeby łatwiej nam było znosić takie sytuacje, które się pojawiły, żebyśmy sobie fajnie to zracjonalizowali. Mam pecha, mam nowotwór. No to jest niestety bardzo często efekt naszego stylu życia i naszego sposobu odżywiania się. Badania ewidentnie pokazują, że osoby, które lubią bardziej zarumienione produkty, częściej chorują na nowotwory. Czyli obróbka termiczna, a więc substancje toksyczne, które w tej sytuacji powstają, są dla nas pronowotworowe. W tej liście produktów pronowotworowych, którą wypuściło również WHO, które podało właśnie informację o tym, że mięso jest pronowotworowe, jednocześnie zaznacza, że nie mięso, lecz obróbka termiczna mięsa i obróbka przemysłowa mięsa, czyli mięso w konserwach, w parówkach, w kiełbaskach, ale wtedy, kiedy są tam dodatki, czyli to przede wszystkim dodatki do żywności są pronowotworowe. Nawet kiedyś, przeglądając sobie etykiety produktów, zauważyłam, że są soczki o nienaturalnych aromatach. My wiemy, że ciężko jest pewne aromaty uzyskać, a jednak one są intensywnie, na przykład truskawkowe. Tak truskawkowe, że nawet truskawka nie jest tak truskawkowa jak ten soczek. Zauważyłam, że są tam aromaty truskawkowe. Weszłam na stronę producenta i w karcie, w specyfikacji produktu okazało się, że jest to substancja pronowotworowa. No tak, tylko podobno duża ilość jest pronowotworowa, a mała nie. No ale czy to nie jest tak, że my po troszeczkę jedząc codziennie różnych pronowotworowych substancji w końcu nie spowodujemy tego nowotworu? Wiadomo, że są osoby, które są bardziej podatne, drugie mniej. Są pewne predyspozycje genetyczne. Nigdy nie jesteśmy w stanie sprawdzić kompletu genów i przewidzieć, jak my będziemy reagować. Więc najlepiej jest dmuchać na zimne i zdawać sobie sprawę, że są pewne sytuacje, które bardziej predysponują do nowotworów. Do tych substancji pronowotworowych również WHO tutaj zalicza m.in. kadm, który akumuluje się w warzywach korzeniowych, w szczególności w marchwi. Dlatego też picie dużej ilości soków marchwiowych, świeżo wyciskanych, niestety może się przyczynić do akumulacji kadmu w naszym organizmie. Kolejną taką substancją pronowotworową są te substancje, które są zawarte w antyperspirantach. Nawet zauważono, że substancje z antyperspirantów znajdowano w nowotworach piersi czy nowotworów jajników, gdzie wiadomo, że antyperspirant stosujemy na skórę, a to się gdzieś znalazło wewnątrz naszym organizmie. Talk również, który jest używany dla dzieci, ale również chlor, który jest używany do wybielania tamponów, podpasek, pieluch dla dzieci, substancje, które są dodawane czasami do kosmetyków. Są też takie strony internetowe, już teraz nie kojarzę, na których wypisane są wszystkie substancje chemiczne, które mają, teraz żebym użyła dobrego słowa, prawdopodobne działanie nowotworowe. I tam wśród tych substancji znalazły się niestety substancje zawarte w kosmetykach dla noworodków, dzieci, ale również dorosłych. No przecież znamy takie głośne afery, w których wycofywano pewne kosmetyki, bo się okazało, że powodują nowotwory. W tej sytuacji chyba najlepiej byłoby stosować po prostu szare mydło, zwykłe w kostce, albo kupować sobie kosmetyki ekologiczne, co również zwiększa szansę na to, szczególnie jeżeli w rodzinie występował nowotwór. Wśród tych czynników pronowotworowych na przykład jest palenie papierosów, ale również bierne palenie papierosów, to jest wdychanie spalin samochodowych, czy jakieś takie substancje, które się wydzielają w przemyśle, no to też życie w takich większych aglomeracjach też może to spowodować. Natomiast no nie upatrujmy tutaj jakby wszystkiego w tym, dlatego że często my mówimy, no, takie mamy środowisko, dlatego chorujemy. Ale pamiętajmy, że musi wystąpić kilka czynników. To nie jest tylko środowisko. Zwierzęta też często żyją w tym samym środowisku, w którym my, a jednak na nowotwory częściej zapadają zwierzęta domowe, które żyją przy człowieku. Pies czy kot często chorują na te same choroby, co człowiek.
A więc tutaj trzeba by było bardziej winę upatrywać jednak, wydaje mi się, żywności. Może być to również paczkowanie, przecież substancje z paczki też migrują do żywności. Barwniki, które znajdują się na opakowaniu, one też migrują do żywności. Konserwanty, aromaty, polepszacze, spulchniacze, opakowania czasami, na przykład styropianowe opakowania, z których niektórzy nawet jedzą, kroją sobie widelcem, nożem i te resztki styropianu jedzą. Plastikowe opakowania, których kiedyś nie było. Co jeszcze? No alkohol też został wymieniony jako substancja pronowotworowa. Solarium, które już teraz być może nie jest takie modne, ale kiedyś było. Aluminium, czyli nawet folie aluminiowe, może zapakowanie żywności w folię nie przyczyni się do problemów, ale już jeżeli w tej folii pieczesz, to substancje z tej folii mogą migrować, czy jeżeli grillujesz sobie na aluminiowych tackach. W ogóle grillowanie, zarumienianie mięsa, obtaczanie olejami roślinnymi, czyli takie marynaty z olejów roślinnych. Przecież oleje zawierają kwasy omega-3, omega-6, które mają wysoką niestabilność termiczną. Co jeszcze może być pronowotworowe? No na przykład oleje roślinne. Dlatego, że właśnie kwasy omega-3 i 6 są niestabilne termicznie. One poddano je procesowi rafinacji i ta rafinacja również może na nas niekorzystnie oddziaływać. No tak, no to teraz tak zabrzmiało, że właściwie już nic nie można jeść i wszystko jest pronowotworowe. No tak, ale chcę zwrócić uwagę na to, że są czynniki, które są choćby przez WHO zaklasyfikowane jako pronowotworowe. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć na ten temat, to ja zapraszam Cię do obejrzenia mojego wykładu Dlaczego zdrowa żywność szkodzi, gdzie właśnie mówiłam o tym raporcie WHO i tych czynnikach pronowotworowych. WHO jasno stwierdza, że są rzeczy pronowotworowe, a do nich nie zalicza się zwyczajnie mięso, tylko jego obróbka czy dodatki konserwantów. Więc warto naprawdę otworzyć oczy i spojrzeć prawdzie w oczy i nie traktować tego, mam nowotwór, to jest pech. No, dzieci czy noworodki też mogą mieć nowotwory, ale jest też taki raport TENDR, do którego zachęcam. Ja również o nim mówię w tym wykładzie, dlaczego zdrowa żywność szkodzi. I okazuje się, że są substancje, które w szczególny sposób zagrażają kobietom ciężarnym, a które mogą w przyszłości wywołać u dzieci atopowe zapalenie skóry, problemy z uczeniem się, problemy z koncentracją, ale również nowotwory czy problemy hormonalne, i których kobiety powinny unikać. Są kraje, które całkowicie choćby zakazują jedzenia ryb kobietom ciężarnym, a u nas dalej się poleca ze względu na akumulację dioksyn. Na przykład najbardziej zanieczyszczonymi rybami są ryby z Morza Bałtyckiego. No ciężko mi jest powiedzieć w ciągu 10 minut o wszystkich tych czynnikach pronowotworowych, natomiast warto sobie zdawać sprawę, że jest ich dużo i to często my sami poprzez nieświadomość jesteśmy sprawcą tego, że mamy nowotwór. No, muszą wystąpić predyspozycje, ale później te czynniki. My mamy też pewne zdolności do akumulacji. Są osoby, które mają upośledzony gen MTHFR. Ten film również na temat genu możecie sobie obejrzeć. I jeżeli ktoś ma upośledzony gen, polimorfizm MTHFR, który odpowiedzialny jest za detoks organizmu, to ma większe tendencje do tego, żeby się pewne czynniki akumulowały i wtedy powinien większą uwagę zwrócić na to, żeby dieta była czysta. Jeżeli nic nie można jeść, to co można jeść? No przede wszystkim starajmy się, żeby żywność nie była paczkowana, nie miała dodatków. Jeżeli już musimy obrabiać termicznie, to róbmy to delikatnie. Starajmy się jeść rzadziej, bo jeżeli jesz rzadziej, to jesz mniej. Jeżeli jesz cały czas, no to ciągle coś jesz. Jeżeli już stosujesz jakieś terapie z sokami, to zobacz skąd są te warzywa, czy to są jakieś ekologiczne warzywa, czy nie. Zaufanego jakiegoś rolnika, z jakiejś kooperatywy spożywczej. Wiadomo, że jedząc warzywa przyswoisz mniej substancji toksycznych niż pijąc namiętnie soki z tych warzyw. Co nie znaczy, że masz ich nie pić, bo na przykład terapia zielonymi sokami jest bardzo pomocna, w szczególności w kontekście obniżania poziomu homocysteiny. No, trudne słowo. Jeżeli chcesz więcej na temat homocysteiny, to ja napisałam na ten temat artykuł, wkleję go tam poniżej. Także wszystko ma swoje dobre i złe strony, a filmikami jedynie chcę zachęcić do refleksji nad tym. Nie chcę nikogo absolutnie przerazić, natomiast chcę przełamać mity, że to nie jest tak, że mięso jest pronowotworowe. Jak już nie będziesz jeść mięsa, to już nic absolutnie Ci nie szkodzi. Wiemy przecież, że rolnicy
podlewają pola specjalnym herbicydem, który ma za zadanie szybciej wysuszyć produkty. Przez to dostają się te substancje do żywności, ale również pronowotworowo mogą działać i też WHO je klasyfikuje jako pronowotworowe substancje. Mykotoksyny, czyli pleśnie. Absolutnie nigdy nie wycinamy pleśni, tylko wyrzucamy produkt, który jest całkowicie spleśniały. Niestety pleśń to również często domena zbóż, które już spleśniałe trafiają do silosów. No, w dzisiejszych czasach pewności mieć nie można, ale chcę zachęcić, tak jak powiedziałam, do refleksji, że to nie jest tak, że jest tylko jedna rzecz i tak zwany chłopiec do bicia to mięso i to jest pronowotworowe. Nie, bo pronowotworowe również mogą być inne czynniki. Zdrowy umiar, mniej znaczy często więcej i to jest klucz do sukcesu, a przede wszystkim styl życia i dobre nastawienie do życia. Bo jeżeli będziemy bali się wszystkiego, to na pewno nam zaszkodzi. Kochani, łapka w górę, lajkujemy, subskrybujemy i do zobaczenia w następnym odcinku.